break minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. Siemaneczko, z tej strony Javi, a w dzisiejszym materiale, jak pewnie widzicie, jesteśmy na koncie widza. Będziemy robić opening i to nie na takim zwykłym koncie, jak mogliście się spodziewać po, nie wiem, tej randze G2. Ponieważ jak pewnie widzicie, skiny są dosyć dobre, dosyć ładne, kolorowe i w sumie mi się podoba. Podoba mi się ten karambit, podobają mi się te rękawiczki, skiny także są dosyć ciekawe. I może przejdziemy do tego, u kogo to jest. Jak pewnie widzicie na zdjęciu profilowym, ostatnia chwila radości. No miejmy nadzieję, że to nie będzie ostatnia chwila radości i jeszcze chłopak się pocieszy, że jednak tutaj coś wypadnie. Podczas gry spędził równo 176 godzin, 2.34 KD na trybie turniejowym, G4 najwyższa ranga, aktualnie G2. I w sumie w swoim ekwipunku, jak już pewnie mówiłem i widzieliście, karambit klaw, więc dosyć ciekawie. Samuraj w sattraku, będziemy otwierać 20 skrzyneczek rival, więc lecimy. I tak sobie myślałem, czy lepiej kupić jedną skrzyneczkę na początku, czy po prostu 20 od razu. Ale zróbmy tak jak u mnie, jakiś na popularnym i w sumie historycznym live'ie, gdzie otwieraliśmy dwie skrzyneczki, dwie kosy, profit około 300 zł na tamte czasy, więc było naprawdę git. No i teraz polecimy z pierwszą skrzyneczką, zobaczymy jak to pójdzie, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że poleci coś dobrego, bo jak na... Kto mówił, że chciałby oczywiście z tych skrzyneczek, teraz już kupimy w sumie 19, żeby nie było. Mieliśmy kupić 20, kupujemy 19, 100 golda zostaje. Nasz tutaj widz chciał właśnie Florala, więc miejmy nadzieję, że to się uda. Miejmy nadzieję, że po prostu pójdziemy po tego skinka. A jak na razie to sobie otworzymy tą skrzyneczkę i niech leci. Co nam tutaj ma polecić? Koska przyleciała, jedna, druga i jednak będzie. Desert Eagle, Dragon Glass. No Dragon Glass dosyć popularny, dosyć fajny, koska tak samo. A tutaj jednak Deagle, mogłoby coś być lepszego. Lecimy z kolejną skrzyneczką. Oj, tam coś czerwonego przeleciało. I tutaj, czy będzie? Ajajajajaj, blisko było, no blisko. Kurczę, jakby poleciało, taki byłby profit. No nie wiem, czy duży byłby ten profit. No zobaczmy, po ile ta profit byłby. 245 golda, więc i tak byłoby na... Lecimy z kolejną skrzyneczką. Kurczę, powiem wam, że dzisiaj na treningu dosyć mocno się zmachałem. Dobry trening był i tak dalej. Ciekawy trening. Ale tutaj na razie trening, jaki jest, no to trening psychy, bo nic na razie nie siedzi. Lecimy z kolejną skrzyneczką, a w ogóle możecie się dzielić, jak tam u was dropy, jak tam wygląda. No bo zaczęliśmy w sumie to i daily. Daily, które będzie trwało przez równo tydzień i będzie dosyć spoko. Będą ciekawe odcinki, ciekawe materiały. O, akurat M40 Beagle w sattraku. Zostnie coś po klębie. To się szanuje, ja akurat tego skinka mam bardzo długo. I w sumie mam tam około 1000 kili, więc a po ile on chodzi? Ciekawy jestem aż. Dobra, kolejna skrzyneczka, moi drodzy, i trzymajmy kciuki, bo leci Grand Prix. Bez Starlaka na pewno. Dobra, Lekro, Silver 4 na sojusznikach. Był Gold 1, więc to jest prawowity Gold. Jakbyśmy mieli już brać do meczu Silverów, to byśmy go nie wzięli, ponieważ ma Golda tu i na sojusznikach, więc no jednak już by się nie nadał, ale do meczu Goldów zawsze czemu nie. Oj, dwie koski, no i trzecia, ajajaj, nie będzie trzeciej koski, ale w satraku będzie Famas Hull, ale po co nam takiego Famasa, skoro tutaj nasz widz chciał potężną kosę, która by wszystko naprawiła i może by dała taki rezultat, że to wszystko byłoby na plus. Dobra, zakręćmy. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No i 5 razy zakręcone. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ten odcinek, co wrzucałem ostatnio, to zapraszam was do niego bardzo serdecznie, ponieważ ostatni materiał dosyć ciekawy, bardzo fajny i może wam się spodobać i w sumie zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ no daily, no to trzeba to jakoś uszanować jakąś łapką w górę, żeby oczywiście inni także mogli zobaczyć, ponieważ gdy dajesz łapeczkę w górę, to koska przelatuje i AWM Genesis, kurde, dwa czerwone skiny. Ajajaj. Właśnie jak nie dajesz łapki, to to się dzieje, wyjdziu, więc teraz zostaw lepiej łapkę w górę i poleci koska.
jak tam w ogóle plany na następne półrocze? Jak myślicie, zdacie, nie zdacie? Dajcie tam znać w komentarzach i dajcie pomysł na kolejny materiał, ponieważ chciałbym sprawdzić, dajecie pomysł na odcinek, oczywiście pomysł, który się najbardziej wam podoba, dajecie do niego lajka i pomysł z największą ilością lajków po prostu wygrywa i go realizuje. Nie wiem jeszcze kiedy, ale go tam pewnie zrealizuje. A my lecimy z kolejną skrzyneczką Rival, ponieważ tutaj no już przeleciało Genesis, już przeleciały w sumie i Koski, ale Florala nie było, więc to jest dosyć ciekawe. Może teraz poleci Czary Mary, przyciśniemy raz, nie otworzymy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i lecimy z tym tematem, musi siąść, to jest to i ajajaj, czemu nie siadło, 5 razy było i nie siadło, co jest, kurde, tak było blisko i poleciał Necromancer. Kurde, dobra, robimy to jeszcze raz, moi drodzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i sześć. Matko jedyna. Tego sobie nie wybaczę, ile to chodzi? Ale 55 golda? No niezbyt dobrze. Dobra, no to robimy tak. Tutaj trzeba wytropić kosę, moi drodzy, więc to jest taka moja taktyka. Technika, zostało nam 7 skrzyneczek, więc tak, 3 jest tutaj, jedna, druga i trzecia, i tutaj jest jedna, druga i trzecia, i ta zostaje gdzie pisze new, rozumiecie, i to jest środek, i to jest właśnie to. No było to. Ja się nie chwalę, ja mam talent. A w sumie tutaj 2 razy poleciał ten kach, jeden w statraku, drugi bez. Po ile chodzi statrak? 80 golda. Dalej jesteśmy w plecy. Zostało nam 6 skrzynek. Jak myślicie, co padnie? No, chciałbym, żeby coś padło, ale w ogóle ten skinek sobie teraz zauważyłem, że ma taki bryloczek dosyć spoko. I ogólnie bardzo ładny. Bardzo ładny, fajnie dobrane naklejki, więc tutaj pog jump. A my lecimy z kolejną skrzyneczką. Tylko sobie myślę, od której strony tutaj zacząć. No dobra, no to polećmy w sumie od tego i jazda. I to musi być to, tutaj nie ma to tamto, to po prostu musi siąść. No i siadłoby, no słuchajcie, ja robię razy 5 i zawsze jest coś czerwonego i zawsze jest tyćkę obok. Ja nie wiem, co się dzieje. No dlaczego, kurczę, tak jest? Dalej nie wiem. Chciałbym, żeby coś siadło fajnego, żeby po prostu była jakaś tam uciecha, radocha. No dobra, kliknijmy, zajmijmy oczy, miejmy nadzieję, że coś przeleci. Oczywiście, no why not? No, ja po prostu tego nie widzę, nie? Kupujecie 20 rivali, no teraz wiecie, sankcje i tak dalej, Axel Bolt aż tak dużo pewnie zarobić sobie nie może, ale no, my cały czas gdzieś tam w zgodzie żyjemy, no kiedyś relacje przyjacielskie i no nie! Ile to już? Przeszło 2 lata temu ten opening był? A oni dalej pamiętają, to jest niemożliwe. Mi się wydaje, że Axel po prostu jest mocno obrażony i tak dalej, i to w sumie to tyle. No i w sumie chyba tak jest, bo 15 kos przeleci, ale wiecie, jest 16 skinów w skrzynce, 15 to kosy, jeden to jest skin jakości właśnie tej rare. I co? I leci wam ten skin. Bo czemu? Bo Axel Bolt was nie lubi, bo zrobiliście im psikusa 2 lata temu. Dobra, ostatnie 2 skrzyneczki. Miejmy nadzieję, że coś poleci, ale pewnie Axel Bolt, jak zwykle, nas kopie po pośladach. No bo czemu by nie, to już chyba, ej, wiecie co mi się wydaje, że już każdego rodzaju kosa przecież, jak czasami jest tak, że po prostu kosy w ogóle nie lecą w skrzynce, to tutaj lecą w skrzyneczce, przelatują z uśmiechem na twarzy, rozumiecie to? I co? Ale nie lecą, ja tego nie... Axel Bolt, jeśli to słyszycie, to wiecie, że oskamowaliście na mojego widza i pewnie on teraz skacze z okna albo z balkonu. To jest straszne. Ostatnia skrzyneczka, trzymajcie kciuki, bo to będzie Desert Eagle Dragon Glass. To się robi, to się materiałuje, to się kameruje. I 117 golda zostaje, rozumiecie? Po tak mocarnym openingu, gdzie mogły polecieć wszystkie kosy, jakie były, bo naprawdę wszystkie kosy przelatywały, to jednak nie poleciało nic. I co, dawka emocji, dreszczyku dostarczona, ale tutaj jednak te emocje pewnie
bardziej były odczuwalne u widza, u którego robiliśmy. Były jego ostatnie dni radości, ostatnie chwile radości, bardzo dobrze ujęte na zdjęciu. A my nie polatamy na skrzynkach, nie polecimy dalej, nie wydropimy nic, ponieważ to już będzie koniec tego openingu. Dziękuję bardzo, że byliście do końca, zostawcie opeczkę i będziemy lecieć z kolejnym openingiem, ale także pamiętajcie, żeby wbić tam na dół do przypiętego komentarza i napisać oprócz tego jakiś komentarz, co byście chcieli w następnym materiale, i komentarz jest najbardziej lajkowany, który będzie miał po prostu najlepszy odzew, będzie gdzieś w przyszłości realizowany, więc do roboty, piszcie komentarze, a ja lecę, trzymajcie się, no i hejka!